1 lipca zbliża się wielkimi krokami, a zatem coraz bliżej data, od której zaczyna obowiązywać wielka kolejna rewolucja w zakresie m.in. rozliczania władz. Ta rewolucja to oczywiście tak tzw. Polski Ład 2.0. No, czyli kolejne wielkie zmiany, które mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 roku no i od kolejnych miesięcy, w tym od 1 stycznia 2023 roku. W związku z tym spływa do nas bardzo duża ilość zapytań, między innymi zapytań dotyczących właśnie zasad rozliczania płac po zmianie. No, ciężko jest bardzo odpowiedzieć na te wszystkie pytania, bo jest ich bardzo dużo. Ale e, trzy pośród tych pytań e, powtarzają się najczęściej. Tak, są, to, są to trzy pytania, które trafiają do nas w ostatnich dniach e, dość regularnie, no i postanowiliśmy nagrać to krótkie wideo, e, żeby odpowiedzieć właśnie na te wątpliwości i na te pytania. No, pierwsze to pytanie to e, chodzi o, o to, od kiedy stosować nowe zasady rozliczne oczywiście no, chodzi tutaj o to pytanie, czy płace za czerwiec, które trafią do pracowników już w lipcu, powinny być rozliczane według nowych reguł w ramach Polskiego Ładu 2.0. No i oczywiście odpowiedź na to pytanie musi brzmieć tak, no bo decyduje tutaj moment powstania przychodu, tak, o konieczności stosowania nowych zasad rozliczeń, decyduje moment powstania przychodu. Czyli no, musimy tu powiedzieć, że prawidłowe rozliczenie podatkowo-składkowe, Wymaga, wymaga m.in. Między innymi, między innymi właściwego ustalenia momentu uzyskania przez zatrudnionego przychodu. No i w przypadku wypłat wynagrodzeń, momentem tym jest dzień postawienia do dyspozycji zatrudnionego gotówki na przykład dzień y, wypłaty wynagrodzeń przyjęty w danym zakładzie, lub dzień obciążenia rachunku bankowego pracodawcy no, w związku z realizacją właśnie przelewu z pensją y, dla zatrudnionego, tak? Czyli y, tu nie chodzi o dzień y, w przypadku przelewów, nie chodzi o dzień, w którym y, pensja faktycznie wyląduje na rachunku pracownika, ale dzień obciążenia rachunku bankowego pracodawcy w związku z realizacją przelewów z wynagrodzeniami. Tak? Czyli tu nie musimy Badać, kiedy fizycznie wypłata wylądowała na rachunku zatrudnionej osoby, tylko no, musimy brać pod uwagę to, kiedy żeśmy zrealizowali te przelewy jako pracodawcy, czyli dzień obciążenia naszego rachunku bankowego. Czyli, jeżeli mówimy o wynagrodzeniu za czerwiec, które zostaje wypłacone w lipcu, no to musimy już je rozliczać według lipcowych zasad, czyli według Polskiego Ładu 2.0. Tak? Decyduje moment powstania przychodu, czyli płaco, płaca Czerwcowa, wypłacona w lipcu, musi być rozliczona wedle nowych reguł. No i teraz może sobie pokażmy na krótkim przykładzie, jak powinna być rozliczona lista płac po zmianie. Taka jakaś przykładowa lista płac. No załóżmy, że pracownik jest opodatkowany najniższą stawką podatkową, czyli tutaj 12% od lipca zadajemy parametr kosztów, czyli 250 zł na przykład, zakładamy, że pracownik złożył pi 2 no i przechodzimy do wyliczeń, tak? Zakładamy, że, że pracownik wynagrodzenie za czerwiec otrzymał, no powiedzmy, w pierwszych dniach lipca, czyli tutaj już musimy do rozliczeń zastosować Polski Ład 2.0. No i załóżmy sobie, że tu mówimy o wynagrodzeniu 9000 zł brutto, no czyli na tej liście z rozliczeniem wynagrodzenia czerwcowego płatnego w lipcu, musimy uwzględnić już nowe parametry, tak? nowe, nowe zasady, czyli stawkę procentową 12%, no i nową kwotę zmniejszającą, ta, która od lipca wynosi 300 zł. Nie stosujemy ulgi dla klasy średniej, no i nie stosujemy też mechanizmu rolowania zaliczek podatkowych. Tak? To są te najważniejsze zmiany. Jeżeli by założyć, że pracownik, o którym tutaj mówimy, w tym przykładzie swoją pensję za czerwiec otrzymał jeszcze w czerwcu, no to wówczas do rozliczeń powinniśmy zastosować zasady w ramach tak zwanego Polskiego Ładu 1.0, tak, czyli tych zmian, które weszły w styczniu 2022 roku, no i później na przestrzeni kolejnych miesięcy w ramach łatania, tak, czyli ten Polski Ład 1.0 miałby tu zastosowanie, no bo płaca czerwcowa jest przychodem w tym przypadku czerwca, tak, gdyby została wypłacona jeszcze w czerwcu, tak, no to oznaczałoby to, że tą pensję musi Musimy rozliczyć z zastosowaniem podatku 17%, z zastosowaniem kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe na poziomie 425 zł. No i tutaj powinniśmy stosować mechanizm rolowania zaliczek podatkowych, no bo w czerwcu on jeszcze funkcjonował. Tak? No załóżmy, że pracownik nie zrezygnował z tego mechanizmu, tak? czyli tutaj jeszcze to podwójne wyliczanie podatku miałoby. Miejsce, tak? Gdybyśmy mówili o przychodzie czerwcowym, wypłaconym w czerwcu. Tak? Natomiast, jeżeli mówimy o przychodzie, znaczy o wypłacie pensji za czerwiec w lipcu, no to wówczas stosujemy już polski ład 2.0. I tutaj te wyliczenia, może tak powiem, na marginesie zostały przeprowadzone za pomocą kalkulatora z serwisu premium .pl, tak? Tutaj mamy taką specjalną zakładkę w kalkulatorze dotyczącym wyliczania list, rozliczania list płat pracowniczych, która pokazuje w bardzo prosty tutaj przyjazny sposób, jak rozliczenia powinny wyglądać w poszczególnych okresach, tak, czyli w okresie od stycznia do czerwca 2022, jak w 2021 te rozliczenia powinny wyglądać, jak one wyglądały i, i jak one powinny wyglądać w okresie lipiec, grudzień 2022 Roku, tak? Ten kalkulator w bardzo prosty sposób nam umożliwia takie porównanie i dokonywanie wyliczeń zgodnie z przepisami. Drugie pytanie to, yy, to pytanie, które dotyczy, jaką stosować kwotę zmniejszającą miesięczne zaliczki podatkowe od lipca 2022 roku. No to, to już po o tym powiedziałem, pokazując... Yy, Poprzednią listę płac, no bo jak wiemy, tak do czerwca ta kwota zmniejszająca to 425 zł, tak? Taką kwotę musimy uwzględniać na listach płac do czerwca przy rozliczaniu zaliczek podatkowych, no bo to jest 1,12 z kwoty zmniejszającej podatek określonej w skali podatkowej, czyli 1,12 z kwoty 5100 zł. Od lipca ta kwota zmniejszająca się zmienia, no bo zmienia się stawka podatku, ta najniższa stawka podatku z 17 na 12%. No i zmienia się tym samym kwota wolna określona w skali podatkowej, no bo skala podatkowa również się zmienia od lipca. I od lipca na listach płac stosujemy kwotę zmniejszającą na poziomie 300 zł, bo to jest 3600 zł, 3600 zł, czyli nowa kwota wolna określona na skali podatkowej, podzielona przez 12. Czyli taka jest nowa kwota zmniejszająca do wyliczenia zaliczek podatkowych na listach płac, jeżeli oczywiście pracownik złożył PIT 2. I teraz tutaj też właśnie pojawiają się pytania. Tego typu, że skoro do 30 czerwca 2022 roku na listach płac danemu pracownikowi uwzględniono w sumie kwoty zmniejszające na poziomie 2550 zł, no bo to jest 6 razy 425 zł, no to czy to oznacza, że w okresie od lipca do grudnia może on skorzystać już tylko z 1050 zł, jeśli chodzi o kwotę zmniejszającą, czyli z różnicy między 3600 a 2550 zł? Otóż nie, tak? tutaj nie, nie wykonujemy takiego wyliczenia, ponieważ taki pracownik yy, ma prawo do, od lipca do kwoty zmniejszającej, jeżeli złożył P2, na poziomie 300 zł. Tak? I tutaj nie bierzemy pod uwagę tego, że on do czerwca wykorzystał te kwoty zmniejszającej na poziomie 2550 zł, a zatem zostało mu 1050 zł podzielić to przez 6, czyli, czyli co? Czyli wychodziłoby, że jego kwota zmniejszająca od lipca to 175 zł? No nie, nie, nie robimy takich wyliczeń. Od lipca dla pracowników, którzy złożyli PIT-2, kwota nowa zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe wynosi 300 zł. Koniec kropka. Tak, 300 zł. Wcześniej do końca czerwca było to 425 zł. No i trzecie pytanie, które bardzo często się pojawia, to na czym polega zmiana w opodatkowaniu zasiłku macierzyńskiego. No. Pamiętajmy, że zasiłek macierzyński jest przychodem, który co do zasady podlega opodatkowaniu, i to się nie zmienia jeśli chodzi o, 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 o polski ład 2.0, tak? To, to jest nadal przychód, który co do zasady podlega opodatkowaniu. Natomiast zmiana polega na tym, że od 1 lipca na listach płac pracodawcy powinni uwzględniać zmianę polegającą na tym, że zasiłek macierzyński został objęty ulgą. Zerowy PIT. Tak? Zerowy PIT, czyli chodzi tu o ulgę dla młodych, ulgę na powrót, ulgę dla rodzin, czyli ulgę dla, dla rodzin 4, plus i ulgę dla pracujących seniorów. tak, Na tym polega zmiana. Zasiłek macierzyński został objęty zerowym PIT, natomiast nie został on zwolniony generalnie z opodatkowania. Czyli jeżeli dany pracownik, pracownica yy, nie ma prawa do korzystania z zerowego PIT-u, no to nadal będzie miała opodatkowany ten zasiłek macierzyński. Tak? Tylko w tej sytuacji, kiedy dany pracownik korzysta z zerowego PIT-u, no to od zasiłku macierzyńskiego na listach płac również od lipca nie powinniśmy obliczać zaliczek podatkowych, tak? Na tym polega ta zmiana, tak? No, popatrzmy sobie może, jak to powinno wyglądać na listach płac od, od lipca właśnie, tak? No czyli załóżmy, że, że nie wiem, że pracownica ma 25 lat, czyli korzysta z ulgi dla młodych, załóżmy sobie, że ma prawo do, kosztów, że ma prawo do kwoty zmniejszającej, no i niech, niech będzie, że ona w lipcu ma prawo wyłącznie do zasiłku macierzyńskiego no nie, na, po, na poziomie 4500 zł, tak, czyli to, że ona jest objęta zerowym PIT oznacza, że od tego zasiłku macierzyńskiego od lipca na listach płac również nie będzie miała potrącanej zaliczki podatkowej, tak do końca czerwca na listach płac miała potrąconą zaliczkę, pomimo, że była objęta zerowym PIT, natomiast od lipca już tego podatku od zasiłku macierzyńskiego nie będzie miała pobieranego dzięki temu, że korzysta z ulgi zerowy PIT. No, tak samo byłoby, gdyby korzystała z trzech innych ulg wchodzących w ramach tzw. zwanej zerowy PIT, tak? czyli ulga na powrót, ulga dla rodzin, czy ulga dla emery. No Możemy sobie jeszcze tak założyć tutaj, że na przykład do połowy miesiąca ona, ona nie wiem, korzystała z, z zasiłku chorobowego w lipcu, na przykład ten zasiłek wyniesie 3700. No i za drugą połowę miesiąca, niech to też będzie 3700, korzystała już z urlopu macierzyńskiego, czyli mamy tutaj w lipcu 3700 zasiłek chorobowy i 3700 zasiłek macierzyński. Korzysta ona z zerowego. Zerowego PIT w postaci ulgi dla młodych. No i tutaj na liście płac yy, mamy taką sytuację, że te 3700, jeśli chodzi o zasiłek chorobowy, powinien zostać opodatkowany, bo on nadal nie łapie się yy, na ulgę yy, dla młodych, czyli nie łapie się na, ulg, na zwolnienie w postaci zerowego PIT. Natomiast yy, te 3700 z zasiłku macierzyńskiego jest zwolnione z opodatkowania. Tak? I tutaj kalkulator to pokazuje, że on w podstawie opodatkowania nie jest tak, czyli ta zmiana polega na tym, że zasiłek macierzyński został objęty od 1 lipca na listach płac również ulgą, ulgą zerowy PIT.